chcemy, żeby zaczęto z nami rozmawiać. My proponujemy rozmowy od 2 lat, mówimy o wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, mówimy o linii E65, która może być modernizowana. To wszystko jest mówione jak gdyby w powietrze, nie jest odbierane przez CPK, nikt się do tego nie odnosi. Jesteśmy bezsilni wobec inwestycji, która jest inwestycją państwową, a to, co robimy, jest dopuszczanym prawem wyrażania naszych poglądów i tego, co o tym myślimy. Ta władza nie słucha obywatela, wszystko wrzuca do kosza. Szanowni Państwo, ja tu przyjechałem z prezentem do kolegów wesprzeć ich z Mazowsza. Otóż przywiozłem tu 24 uchwały rad miast, gmin, starostw mówiących jednoznacznie nie dla CPK, nie dla KDP, nie linii kolejowych dużych prędkości, żadnych wariantów. W tych uchwałach jasno i wyraźnie pisze, kategorycznie się sprzeciwiamy. To jest 24 uchwały. Dzisiaj chcę wręczyć tutaj komitetowi protestacyjnemu. Tych uchwał mam już w kraju ponad 100. Wielokrotnie rozmawiałam z mieszkańcami, którzy są bezpośrednio niestety w liniach buforowych planowanej inwestycji. Tak naprawdę dla nich to jest bezprawne. Działanie, które wprowadza im niepokój społeczny. Nie pozwoli im tak naprawdę mieszkać spokojnie. Od kilku lat wiedzą o inwestycjach i nie mogą spokojnie żyć i mieszkać, bo nie mogą zaplanować swojej przyszłości. Więc tak naprawdę to jest bardzo szkodliwe. Już nie wspomnę o tym, że sama ustawa o wywłaszczeniach jest niesprawiedliwa, tak? No nie można szukać sprawiedliwości w ustawach, ale jednak jest krzywdząca. W naszym przypadku linia kolejowa ma przebiegać około niecałe 200 metrów od naszego domu. Dowiedzieliśmy się o tym, formalnie zamknęliśmy budowę na przełomie maja i czerwca tego roku, a dowiedzieliśmy się w sierpniu o tym, że 200 metrów od naszego domu i przez domy naszych sąsiadów z gminy Błaszki, są tutaj też dzisiaj, przyjechali specjalnie nasi sąsiedzi, między innymi ci, przez których domy to ma przebiegać. Dowiedzieliśmy się, że 3 dodatkowe warianty pojawiły się po południowej stronie gminy Błaszki, to jest gmina rolnicza, zabudowa zagrodowa, tam nie ma żadnej ciężkiej infrastruktury kolejowej. Mało tego, mamy dworzec kolejowy, który powstał ponad 120 lat temu, który jest zamknięty, zabity dechami, pociąg jeździ raz na 3,5 godziny i zamiast regionalnych pociągów, żebyśmy mogli dojechać do Łodzi, do Kalisza, funduje się nam pociągi dużych prędkości, tak naprawdę niszcząc całą gminę, bo to będą nieodwracalne zmiany i one nic nie dadzą z perspektywy mieszkańców Polski gminnej, powiatowej.